że się trochę zastanawiałam nad tym. Miałam wątpliwości co do tego, bo ja w tym roku przygotowuję też płytę i chciałam tej płycie poświęcić więcej czasu, niż mi się udaje jak na razie. Było więcej osób, które mnie namawiało. Nie wiem, czy sama bym podjęła taką decyzję, mówiąc szczerze. Aczkolwiek teraz nie żałuję, bo jest naprawdę super. Już pierwsze koty za płoty, ponieważ tak naprawdę drużyny już są wybrane i to był dla mnie wtedy taki jakby pierwszy czas. Trochę wiedziałam, co tam się dzieje, trochę nie wiedziałam, więc kilka rzeczy były dla mnie całkowicie nowych, ale powiem szczerze, że atmosfera, która tam panuje i ludzie, którzy przy tym pracują, jak również wykonawcy, którzy są w tej edycji, to muszę powiedzieć, że czułam się tam świetnie i ten czas był naprawdę taki niezmarnowany, fantastyczny, spędzony z fantastycznymi ludźmi, którzy naprawdę dają czadu, także my nie mówimy tutaj puste słowa na scenie, że jest ta edycja wyjątkowa, bo jest naprawdę dużo fajnych głosów, o których chociażby Edyta powiedziała w pewnym momencie, że zaczęły się pojawiać głosy na skalę światową już, z świetnym feelingiem, świetnie śpiewających, świetnymi pomysłami na muzykę i na życie. Oczywiście jest to dla mnie nowa rola, w związku z tym, że jest scenariusz, którego się trzeba trzymać, trzeba wiedzieć, co kiedy powiedzieć, kto wchodzi, jaki numer, jeśli chodzi o głosowanie. Więc przy pierwszym koncercie tak się zastanawiam, jak to pójdzie, ale okazuje się, że wszystko to jest tak sprawnie zrobione, przygotowane, że jeszcze mając po boku tak wspaniałych prowadzących, też to bułka z masłem. Ściemniam teraz. Mówisz, że pojawiła się plotka, że zwolniłam męża z pracy. Po pierwsze, myślę, że Leszka Wrąkę w ogóle jako producenta nie da się zwolnić z pracy, bo to raczej on zwalnia z pracy. Po drugie, nie mam w ogóle takiego zamiaru, bo jesteśmy teamem, jesteśmy duetem, który razem tworzy tę muzykę, razem tworzy teksty i nie zamierzam tego zmienić, bo jest to super współpraca i nie mam pojęcia nawet skąd to się... A, ja wiem, bo się pojawiła moja menadżerka nowa, a ludzie myśleli do tej pory, że on jest moim menadżerem, mój mąż nie jest moim menadżerem, jest producentem, to jest duża różnica. Bye.